Witam Państwa w kolejnym spotkaniu w programie z cyklu Ojczyzna Ożarów. Jesteśmy mniej więcej w środku Puszczy Kampinoskiej, ogromnego kompleksu leśnego, który rozpościera się na zachód od Warszawy i na północ od Ożarowa Mazowieckiego. Wielki las, który kryje w sobie mnóstwo tajemnic, mnóstwo pamiątek o przeszłości. Warto te pamiątki poznawać, zwłaszcza teraz w listopadzie, kiedy myśli nasze często wędrują w stronę osób, które już odeszły, w stronę zmarłych. Zarówno z naszych rodzin, jak i tych, którzy zasłużyli się w jakiś sposób dla Polski, dla naszego narodu. Jesteśmy na skraju tak zwanej Polany Palmirskiej, na skraju cmentarza w Palmirach. Miejscu, które zostało uwiecznione przykro, dramatycznie w historii naszego narodu. O tym będzie dzisiejszy program w Ojczyźnie Ożarów, na który Państwa zapraszam. Znajdujemy się teraz we wnętrzu muzeum przy cmentarzu palmirskim na sali ekspozycyjnej. Wraz ze mną jest przedstawicielka, pracownik muzeum. Witam, Dominika Jarzyńska-Pokojska, pracuję w muzeum, oprowadzam grupy, pracuję naukowo. Muzeum w Palmirach jest tak naprawdę częścią innego, większego muzeum, które znajduje się w mieście stołecznym Warszawa. Tak jest, jesteśmy oddziałem Muzeum Warszawy. Proszę powiedzieć o tych wydarzeniach, które stały u początku powstania muzeum. Jak to się wszystko zaczęło? Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry powstało, aby upamiętnić ofiary zbrodni hitlerowskiej. Na naszym cmentarzu, który widać za oknem, spoczywa w sumie 2115 osób. To są ofiary, jak powiedziałam, zbrodni hitlerowskiej, masowych egzekucji, egzekucji całkowicie tajnych. Jak już wspominaliśmy, muzeum jest w centrum Puszczy. Tutaj w latach 39-41, dokładnie od grudnia 39 do lipca 41 roku, Niemcy wywozili głównie inteligencję Warszawy, mieszkańców Warszawy, Polaków, Żydów, i tu mordowali ich właśnie w takich potajemnych egzekucjach. Mamy pewne wyobrażenia na temat działania Niemców, hitlerowców w czasie II wojny światowej. Także pewne wyobrażenia związane z tym miejscem, z Palmirami. Ale proszę powiedzieć, na podstawie badań historycznych, tego co wiemy o tym, co się tutaj konkretnie działo, jak wyglądała taka, jeśli można tak powiedzieć, typowa akcja, typowa egzekucja niemiecka przeprowadzona tutaj na Polanie Palmirskiej? Schemat właściwie zawsze był ten sam. Rano natychmiast po sprawdzeniu listy dano rozkaz wymarszu na dziedziniec Pawiaka. Tam już stali mężczyźni, tak jak i kobiety w dwuszeregu, tylko bardzo długim, zda się niekończącym, tak jak i one z tobołkami w rękach, z całym swym biednym majątkiem skazańca, z odkrytymi głowami zalanymi potokami gorącego słońca. Rozmowa się urwała, bo od strony głównej bramy wjeżdżały szeregiem kryte budy. Za nimi spora ilość motocykli, pełnych uzbrojonych żandarmów. Wzdłuż murów więziennego gmachu ustawiają teraz czwórkami mężczyzn, dwójkami kobiety, wszystkich twarzami do głównej bramy. Naprzeciw nim hitlerowcy. Zaczęto z listy wywoływać nazwiska kobiet i mężczyzn. Przy każdym, przeważnie straszliwie przez Niemca zniekształconym, pojawiał się zaraz nakreślony przez niego ptaszek. Wywołany, odprowadzany wzrokiem esesmana aż do wozu, musiał biec kłusem, inaczej pomagano mu gorliwie przy wsiadaniu tęgimi kopniakami. Kiedy numer znalazł się w budzie, przestał istnieć na liście i był już jak gdyby zlikwidowany. Przeszło 250 osób załadowano do 6 samochodów. Następnie każdy z nich szczelnie okryto plandeką i oszurowano. Wiedziano, że samochody skręcające w jedną stronę znaczyło, że jadą na stację kolejową. Czyli była jakaś szansa, że ktoś z osób, które wsiadły do tych samochodów, przeżyje. Natomiast kiedy skręcały w drugą stronę, bo wiadomo, że jadą do Palmir, jadą na śmierć. Wtedy starano się też zapamiętać, kto przed chwilą z celi wyszedł, kto był przed chwilą na dziedzińcu. Stąd też nasze informacje potem, kto został tutaj zamordowany. Jaka była największa egzekucja z tych, o których wiemy, że odbyły się tutaj na terenie Polany Palmirskiej?
Największa egzekucja odbyła się w czerwcu 1940 roku. To była dwudniowa egzekucja, 20-21 czerwca. W te dni nie zakopano pierwszego dnia dołów, tylko po prostu kładziono tych zamordowanych kolejnymi warstwami. Jak to wyglądało od strony, no, brutalnie mówiąc, organizacyjnej, samo rozstrzeliwanie ludzi? Ofiary były prowadzone do przygotowanych dzień wcześniej dołów. Podobno kopało je Hitlerjungen, które stacjonowało w okolicznych wsiach. Ofiary były ustawiane nad dołem. Dół miał około 3 metrów, od kilku do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu przy tych największych egzekucjach metrów długości. Podobno w niektórych przypadkach przywiązywano im ręce także do takich drewnianych konstrukcji. Niemcy byli bardzo praktyczni, ponieważ za chwilę po rozstrzelaniu wystarczyło ten pal przewrócić i wszyscy, którzy byli do niego przywiązani, wpadali do dołu. Następnie, kiedy już zabito wszystkich, zakopywano dany dół i maskowano. To było bardzo, bardzo ważne. Maskowano w różny sposób. Czasem te doły, te miejsca egzekucji miały przypominać jakieś rowy przeciwczołgowe. Czasem, jeżeli była to niewielka egzekucja, na przykład leje po bombie. W miejscu, gdzie przed chwilą zamordowano setkę, powiedzmy, ofiar, sadzono nowe drzewa, kładziono mech, posypywano wszystko liśćmi, żeby nie było żadnego śladu. Co możemy powiedzieć w tej chwili na temat sprawców odpowiedzialnych za zbrodnie i tu w Palmirach, i w innych obszarach Puszczy Kampinoskiej? Pierwsze egzekucje według badań wykonywali przedstawiciele Wehrmachtu. W późniejszym czasie było to SS. I ci ludzie oczywiście widoczni na zdjęciach. Możemy twarze nie jednego z nich zobaczyć na zdjęciach prezentowanych na ekspozycji. Ale oczywiście nie oni wydawali rozkazy. O tym, kto trafiał na te listy, kto znalazł się wśród tak zwanej inteligencji, czyli miał zginąć w ramach akcji AB, decydowały oczywiście władze III Rzeszy. Decydowali ci, którzy rządzili generalnym gubernatorstwem. W ramach akcji AB, czyli akcji eksterminacji, nadzwyczajnej eksterminacji, mieli zginąć właściwie wszyscy, którzy mieli wykształcenie średnie, więc tych ludzi potencjalnie, którzy mieli potencjalnie trafić na te listy, było bardzo, bardzo wielu. Stanisław, Cierniak Jędrzej, Cieślak Janina, Ciszkowski Mieczysław, Cukierman Mordka, Cukierman Tomasz, Cwil Bolesław, Cybula Stefan, Czech Mieczysław, Czerwiński. Zna pani bardzo wiele historii związanych z tym miejscem, historii tragicznych. Czy są takie, które zrobiły na pani jakieś szczególne wrażenie, szczególnie dramatyczne, szczególnie niesamowite? Tych historii jest bardzo wiele. Właściwie każda z nich to ładunek niezwykłych emocji. Kiedy przychodzą do nas rodziny ofiar, a zdarza się to bardzo często, kiedy oddają pamiątki, które w ich domach były przechowywane jak relikwie, zawsze wiąże się z tym niezwykłe wzruszenie, zawsze wiążą się z tym ogromne emocje. Ta ostatnia sala, w której obecnie się znajdujemy, to właśnie to takie miejsce, gdzie każda z tych gablot, które przypominają znicze, każda z tych gablot to taka oddzielna historia. Najwięcej uwagi poświęciłam gablocie, która za mną. Gablocie ze zdjęciem Janiny Skalskiej. Takiej niezwykłej kobiety. Kobiety, która była wielką społecznicą, była osobą bardzo znaną w przedwojennej Warszawie, a miała nietypowe zamiłowanie. Zamiłowanie do niezwykłych płaszczy. Lubiła kolorowe, charakterystyczne płaszcze. Inne warszawianki nie ubierały się w ten sposób. I Janina Skalska pewnego dnia razem ze swoim bratem wyszła z domu i zaginęła.
Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Nie znalazła się na żadnej liście, w żadnym więzieniu. Nie było wiadomo. I pewnego dnia w gazetach, już po wojnie, pojawiło się to zdjęcie. Zdjęcie, które za nami. Zdjęcie kobiet prowadzonych na śmierć. I kiedy rodzina Janiny Skalskiej zobaczyła to właśnie zdjęcie, mimo że kobiety są tyłem, odkryła na nich, na tym zdjęciu, swoją matkę, swoją żonę. Nie było to oczywiście ten sam płaszcz, w którym Janina Skalska jest na zdjęciu w gablocie, ale był to jeden z jej ulubionych płaszczy. Stąd wiedzieli. Dzięki temu dowiedzieli się, co stało się z ich bliską. Ta gablota też jest niesamowita, jej zawartość. Proszę coś na ten temat powiedzieć. Tak, jest to też jedna z tych gablot, które zawsze budzą ogromne emocje. Tak samo tutaj, jak i we wszystkich innych gablotach w tej sali, rzeczy z ekshumacji, a właściwie jedna taka niezwykła rzecz, obrączka. Obrączka, która należała do Heleny Wiśniewskiej, to ta pani na zdjęciu. Obok niej jej syn Krzysztof. Krzysztof, kiedy matka zniknęła z domu, też nie wiedział, co się z nią stało. I dowiedział się, gdzie wyszła, dlaczego zniknęła w czasie wojny. Dowiedział się dopiero w 1945 roku, kiedy te ekshumacje nastąpiły. Właśnie ta obrączka, którą tutaj mamy, pozwoliła na stwierdzenie, że to ciało, które wydobyto z grobu, należy właśnie do jego matki, Heleny Wiśniewskiej. I syn Krzysztof oddał nam tą obrączkę, ponieważ chciał podzielić się tą swoją historią. Chciał, żeby tutaj właśnie pozostała pamięć po jego mamie. Egzekucje w Palmirach i w lasach otaczających tą polanę trwały dość długo. W pewnym momencie się przerwały. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że po prostu świat dowiedział się o Palmirach. Świat dowiedział się o tych egzekucjach, o tym, co się tutaj dzieje. I nie można już było ukryć tego w tej tajemnicy, a przecież to był najważniejszy cel. Skoro mówimy o ukryciu tej zbrodni, trzeba koniecznie powiedzieć o tym, kto przysłużył się sprawie nagłośnienia tych zbrodni, tych rozstrzeliwań, kto od samego początku dbał o to, by ta zbrodnia po wojnie mogła zostać nagłośniona. Bardzo wiele osób przysłużyło się temu, że obecnie znamy nazwiska chociaż części osób zamordowanych w Palmirach. Byli to przedstawiciele państwa podziemnego, ci wszyscy, którzy wynosili listy z Pawiaka, między innymi pani Gruszkowa, która przepisała między innymi tą największą, najdłuższą listę z czerwca 1940 roku. Ale także bardzo przysłużyli się informowaniu o tej zbrodni leśnicy. Niemcy odgradzali możliwość wejścia do lasu, nawet pracownikom lasu dawali jeden lub dwa dni wolne. I wtedy właśnie ci leśnicy, o których tutaj wspominamy, zauważali, że coś się będzie działo tutaj. I starali się podejść jak najbliżej miejsca, gdzie Niemcy kopali doły. Czasem według opowieści między innymi Adama Herbańskiego, jednego z tych leśników, czasem spędzali w ukryciu, gdzieś za jakimiś krzakami, gdzieś w jakimś dole, rowie, nawet 24 godziny i czekali, co się wydarzy. Kiedy już cała sytuacja, kiedy już zbrodnia została dokonana, kiedy groby zostały zakopane, a Niemcy odjeżdżali, leśnicy wychodzili z ukrycia i zaznaczali miejsca egzekucji. Zaznaczali w różny sposób. Czasem wbijali łuski po pociskach w jakieś okoliczne drzewo, albo zaznaczali dane miejsce na jakieś najbliższe drzewo znakiem krzyża. Potem w roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej, wrócili w te miejsca i właśnie wskazali pracownikom Czerwonego Krzyża 24 doły śmierci. W sumie w 21 egzekucjach było 24 doły. I tutaj rozpoczyna się kolejna część historii tego miejsca, czyli miejsce pamięci narodowej, cmentarz w Palmirach, który powstaje właściwie od razu po wojnie. Natomiast muzeum, w którym się obecnie znajdujemy, to jest historia późniejsza. Proszę powiedzieć, jak toczyły się losy tego miejsca po II wojnie światowej?
Dzięki staraniom PCK odbyły się ekshumacje. Najpierw w 1945, jesienią 1945, potem wiosną 1946 roku. W dniu 25 listopada 1945 roku wszyscy byliśmy na tak zwanej Polanie Śmierci na parę godzin przed wyznaczonym terminem. Ołtarz, przy którym miała być odprawiana żałobna msza święta polowa, znajdował się w altanie z brzuzek, na których zwieńczeniu ujrzeliśmy zamocowaną blachę z napisem Męczennikom palmirskim żołnierze Armii Krajowej Campinos. O wyznaczonym terminie przystąpiono do otwarcia pierwszej mogiły. Pierwsze sztychy łopatą wykonała Maria Bortnowska, przedstawiciel zarządu głównego, dr Dybczyński i ksiądz Gregorkiewicz, po czym do roboty przystąpili Volksdeutsche. Kiedy robotnicy doszli do zwłok i stanęli na nich, nie wytrzymałam. Skoczyłam do dołu, a za mną trzy protokolantki i w sposób dość gwałtowny kazałam Volksdeutschom natychmiast wynosić się. Zbyt świeże były przeżycia okupacyjne. Wyrzuciwszy ich, same zaczęłyśmy wydobywać pierwszego. Po odchyleniu marynarki w jej wewnętrznej kieszeni znalazłyśmy dość gruby portfel, a w jego pierwszej przegródce bilety wizytowe. Pełnym głosem, na jakim nie było stać, odczytałam ich treść. Józef Hermes, młyny parowe. Potem pracownicy PCK zaczęli czynić starania, żeby w tym miejscu postawić też nekropolię, taki cmentarz, mauzoleum. Udało się to zrobić w roku 1948 i od tego czasu mamy taki cmentarz, jak widzimy obecnie. Nic się właściwie na nim nie zmieniło. W latach 70. powstało pierwsze muzeum. Natomiast w 2011 otwarto ten nowoczesny budynek, który zresztą dosfinansowała Unia Europejska. Dzięki temu mogliśmy powstać i wreszcie ekspozycja jest tej wielkości, aby można było pokazać przynajmniej część naszych zbiorów, bo oczywiście w naszym archiwum znajduje się jeszcze bardzo, bardzo wiele takich pamiątek, które czekają na upamiętnienie, czekają na nowe gabloty i chcemy pokazać je też naszym zwiedzającym. Stoimy teraz na skraju dawnej Polany Palmirskiej, dawnego miejsca egzekucji i widzimy ten obszar, w którym te egzekucje się odbywały. Co może pani powiedzieć na temat samej Polany i miejsca egzekucji? Tak jest, w tym miejscu odbyła się część z tych 21 egzekucji. Natomiast poza tą polaną, na obszarze mniej więcej 2 km2, były także inne miejsca egzekucji. Pierwsze zobaczymy już wychodząc za cmentarz. Tam w okolicy krzyży już możemy zobaczyć 3 kolejne krzyże. Tak oznaczone są miejsca tych masowych dołów. Kolejne znajdują się dalej w tamtą stronę, w stronę szosy Warszawa-Gdańsk. Czasem spotykamy się z takim określeniem jak polski bądź warszawski Katyń w odniesieniu do tego miejsca zbrodni, czyli do Palmir. Czy pani zdaniem to określenie jest słuszne? Tak, oczywiście, choć nie mylmy tego określenia z popularnym obecnie też określeniem o polskich obozach śmierci. To absolutnie nie o to chodzi, więc jak najbardziej jest to słuszne. Tu ginęła inteligencja, tak samo jak w Katyniu ginęła też elita polska. I nawet łączy nas historia jednej rodziny. Mianowicie w Katyniu zginęła jako jedyna kobieta córka przedwojennego generała Dobormuśnickiego. Dziewczyna, która była pilotem i tak jak powiedziałam, została tam zamordowana jako jedyna kobieta. Natomiast tutaj u nas w Palmirach zginęła druga córka generała Dobormuśnickiego, Agnieszka. Więc losy tych dwóch rodzin, które naznaczyły te dwa straszne miejsca, tu i tam się spotykają. W imieniu programu Ojczyzna Ożarów, przede wszystkim naszych widzów, pragnąłbym pani podziękować za oprowadzenie nas po muzeum, za opowieść o tym cokolwiek strasznym miejscu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam do Palmir, do muzeum. No właśnie, chciałbym się dołączyć do tego zaproszenia. Proszę państwa, jeżeli będziemy zwiedzać Podstołeczną Puszczę, a warto, bo jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w okolicach Warszawy, trzeba pamiętać, że mamy takie miejsca pamięci. Największe z nich
muzeum w Palmirach i cmentarz w Palmirach, ale nie jedyne, jak mogliśmy się dowiedzieć. Zapraszam Państwa do zwiedzania puszczy, do aktywnego wypoczynku. No i zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w programie Ojczyzna Ożarów. Do zobaczenia.